teraz naszym gościem będzie wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy, ale zanim wpuszczę pana wicepremiera do tu, a już idzie do nas, pan wicepremier, przywitamy się z panem premierem, no żeby nie było tak, że żeśmy go nie przywitali. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, ale najpierw zanim zaczniemy rozmawiać z panem wicepremierem, to posłuchamy, co wczoraj premier mówił o współpracy w koalicji. Współpraca pomiędzy koalicjantami w rządzie, ja nie mówię o parlamencie, ale w rządzie jest współpracą codzienną. Właściwie, no nie 24, ale 18 godzin na dobę. My siedzimy razem w zespołach, które są zbudowane przez ludzi bezpartyjnych i ludzi reprezentujących te środowiska, które budują koalicję. I wszystko jest de facto wspólną decyzją. Nie zawsze te decyzje się wszystkim podobają, to jest inna sprawa. Ale staram się dbać o koalicjantów też w taki sposób, żeby czuli się włączeni na każdym etapie w proces podejmowania decyzji. Jak potrzebuje. Panie premierze, premier powiedział, że dba o koalicjantów i dba o koalicję, ale szczerze mówiąc, ja do tego wątku za chwilę chciałam wrócić, bo bardzo mnie interesuje to, co pan ostatnio mówił już kilkakrotnie o tym, że rosyjskie GRU jest zainteresowane polską infrastrukturą, próbuje kupić, ja nie wiem, chciałabym, żeby pan mi wyjaśnił, co to oznacza, dostępy, czy tam konta, dostępy do kont pracowniczych polskich elektrowni, polskiej infrastruktury krytycznej i możemy się spodziewać przeróżnego rodzaju ataków. Znaczy, co to oznacza i czy my jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przed tą sytuacją? Ona wydaje mi się być absolutnie bardzo, bardzo poważna. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to zagrożenie jest stałe i rosnące. To nie jest tak, że jest w ostatnim dniu, tygodniu czy miesiącu, bo przed wyborami do Europarlamentu też kilka razy przedstawialiśmy informacje, raporty, ile dziennie mamy różnego rodzaju zgłoszeń incydentów, ile jest podejmowanych różnego rodzaju działań przeciwko temu, no ale mieliśmy też, przypominam, atak na Polską Agencję Prasową, który też pokazał, że zagrożenia są realne i można sobie wyobrazić, co to znaczy, gdy przychodzi jakiś atak. Pierwszy raz jednak to, co się dzieje, jest już, można powiedzieć, nieukrywane przez adwersarzy, którzy przychodzą z atakami. Do tej pory jeszcze ten kamuflaż był. To znaczy my wiedzieliśmy, że to idzie ze strony Moskwy, Mińska, Białoruś, Rosja. Czuliśmy, mieliśmy dowody, były fakty, potwierdzenia. Ale teraz oprócz tych potwierdzeń już przestał być jakiś kamuflaż narzucany. Mamy jasną informację, że rosyjska służba specjalna wojskowa, która ma określony cel doprowadzić do jakiejś destabilizacji i dezinformacji w Polsce, rekrutuje formacje w dwóch kierunkach. Jedna to nasianie dezinformacji w Polsce. Na przykład przerabiają filmiki z różnych miejsc, mówiące o tym, że w Polsce jest tysiące uchodźców. To znaczy zmieniają metadane, pokazując na przykład firmy sprzed 3, 5, 7, 10 lat i pokazują, że to teraz się dzieje. I to jest taka rzecz, która też widzimy w internecie coraz częściej, tych filmów ze zmienianymi metadanymi, które są... Metadane to jest to, co oznacza, że można odkryć, kiedy ten filmik... Tak, kiedy powstał, kiedy został wrzucony do internetu. Tak, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz to są kierunki na infrastrukturę krytyczną. No właśnie. Czyli różnego rodzaju działalność, bo pani powiedziała elektrownia, ale to ja trochę szerzej opowiem. Woda i kanalizacja, elektrownia, administracja, transport, kolej. Chcą kupować dane różne, to znaczy są zainteresowani szeroko, że ktoś sprzed jakieś dostępy, miał wcześniej jakieś sprawy, które pozwalały identyfikować pracowników. Są może dostępy, które wcześniej były ukradzione, wykradzione w realizacji innych celów, na przykład też sprzedawał jakieś dane i dzisiaj pojawiła się konkretna kasa na stole. To znaczy wcześniej nie było tych pieniędzy, a dzisiaj są to oferty sięgające kilkunastu tysięcy dolarów wprost za różnego typu niekierowane informacje, czyli taka analiza, kupimy wszystko, zobaczymy, co się uda. Okej, czyli... Szeroko. To jest szeroko zakrojona akcja, mająca na celu doprowadzić do tego, że zbierzemy dużo danych i zobaczymy, co będzie. Czyli nie mówimy tylko o dostępach, czyli tam na przykład sprzedaj nam swój login do ten, to, bo to chodzi, też na pewno... To nie chodzi o login jednej osoby, bo to... w darknecie, tam gdzie operacje różnego rodzaju się odbywają. Te zamówienia nie polegają na tym, że mówisz, chcę cię przekupić, zrobię z siebie szpiega. To też wykluczmy to. To znaczy polegają na tym, macie dostępy, macie wiedzę, kiedyś może jakieś dane kupiliście, my to skupimy, zobaczymy, nałożymy na to analitykę, przyłożymy do tego jeszcze wiedzę. Ja opowiem to też na przykładzie Polskiej Agencji Prasowej. Dobrze.
Polska Agencja Prasowa... Ja przepraszam, jedną rzecz państwu wyjaśnię. Pojawiła się taka depesza i to była depesza tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tak. Polskiej Agencji Prasowej, która mówiła o tym, że będzie powszechna mobilizacja w Polsce. No, że właśnie premier Donald Tusk zarządza powszechną mobilizacją. Idziemy do wojska i na wojnę. Idziemy do wojska i na wojnę w Ukrainie. Tak. I to natychmiast zostało zdementowane. Taka decyzja premiera Donalda Tuska nigdy nie padła. No ale narobiło już sporo bałaganu. Emocji. To teraz pan premier. Żeby puścić taką depeszę w Polskiej Agencji Prasowej, to nie jest tak, że każdy może to zrobić, nawet jeżeli ma dostępy. Mhm. Bo w Polskiej Agencji Prasowej pracownicy mają dostępy do różnego szczebla możliwości, ale najczęściej jest tak, że ktoś przygotowuje notatkę jako dziennikarz, mhm. ale musi być zautoryzowana. Mhm. Czyli ktoś musi to przeczytać, powiedzieć, dobra, zrobiłeś dobrą robotę, puszczamy to dalej. Tak. Ale jest określona grupa pracowników, która może to zrobić bez autoryzacji. Więc po pierwsze trzeba znaleźć pracownika, który jest w tej grupie określonej. Mhm. Czyli już trzeba wykonać robotę analityczną, wywiadowczą. Mhm. Po drugie trzeba przygotować ten tekst. To znaczy trzeba mieć odpowiednie umiejętności, wyobrażać sobie, znać trochę przepisy prawa, zrobić to tak, żeby dziennikarz w Polsce albo ktoś, kto to przeczyta, pomyślał, dobra, to jest prawda. To jest druga część analityczna i dopiero na trzecią rzecz, czyli na początku mamy socjotechnikę, mamy wywiad, mamy analitykę i dopiero na samym końcu mamy to, że ktoś miał ten dostęp. Od tego się pewnie zaczyna. Trzeba przygotować strukturę wejścia. Jak ona wyglądała w PAP-ie, też to jest informacja dla państwa, która powinna nas przestrzegać. Do PAP-u infiltracja konta nastąpiła przez jednego z pracowników, który swoje urządzenie udostępniał w taki sposób, że na tym urządzeniu instalował gry. Mówi, że nie on, że dzieci, ale czy ona, ale no jednak pojawiły się, no tak. które na tym urządzeniu nie powinny. Urządzenie służbowe jest do celów służbowych. Nie instalujemy tam aplikacji do oglądania filmików, do gier, nie dajemy dzieciom, nie mówimy, słuchaj, tylko na 15 minut sobie pobaw się. Tylko maila se tam sprawdzę. No, nie. Znaczy, to powoduje, że my nie mamy kontroli, bo urządzeń różnego typu, przecież mówimy o telefonie komórkowym, ale urządzeń, tabletów, komputerów, różnego rodzaju dostępów, które mamy, są setki tysięcy w instytucjach państwa, bo w każdej instytucji państwowej, która ma jakiś określony walor większej komunikacji pomiędzy ludźmi, to znaczy nie jest tam dwóch pracowników, tylko dziesiątki, a czasami setki, są urządzenia służbowe. Więc wyobraźcie sobie państwo, gdybyście poszli i do restauracji położyli swój portfel, zostawili go tam i wrócili za dwie godziny. Czy on by tam leżał, czy to jest wątpliwe? W kilku przypadkach może by leżał. A mój nasz telefon, nasze urządzenie często zostawiamy tak i mówimy, no dobra, przecież nic nie stało, bo mam go w ręku. No mam go w ręku, ale już nie jestem jego właścicielem, jeżeli chodzi o dostępy, a jeżeli jestem, to ktoś inny też może być. Panie premierze, czy my jesteśmy zabezpieczeni? Bo już zdiagnozowaliście problem. Już wiecie, że to są rosyjskie i białoruskie służby, które próbują dostać się do naszej infrastruktury krytycznej. Ale co dalej? No, samo zdiagnozowanie problemu nie wystarczy. Czy jest to, że my zdiagnozowaliśmy, to nie znaczy, że ich tutaj nie ma też. To znaczy, uczciwie trzeba powiedzieć, polskie systemy różnego rodzaju to są systemy, które oparte są na różnego rodzaju też jakości infrastruktury. Bo tych instytucji w Polsce jest 12 tysięcy. Urzędy, administracja, różnego rodzaju typy firm. To wszystko z sobą też jest połączone w jakiejś naczyniowym strukturze państwa. Ale z drugiej strony nie zawsze były pieniądze, bo nie każdy czuł, że muszę wymienić serwery, sieć, wyszkolić pracowników, zrobić audyty. Być może niektóre hasła, tak czujemy, bo to też się pojawia, miesiące, lata temu zostały gdzieś wypuszczone, a też to jest problemem w mentalności ludzkiej, co też chcemy naprawiać. Zmiana tych haseł, dostępów, żeby ludzie mieli poczucie, że to jednak nie raz ustawione hasło na wieki jest ważne. Też przejęcie haseł była do administracyjnego konta, zmienia w ogóle perspektywę, więc dzisiaj jest oparte przeciwdziałanie cyberatakom na trzech polach. Po pierwsze, służby reagują na sytuacje, jeżeli się pojawiają incydenty. Po drugie, wdrażamy programy kompetencji cyfrowych, higieny cyfrowej, czyli nauki tego wszystkiego, co się będzie działo. I trzecie, pieniądze to są na nową infrastrukturę, wymianę tej infrastruktury, na audyty i nauczenie ludzi, jak opiekować się sytuacjami krytycznymi i im przeciwdziałać. To jest naprawdę duże zadanie dla całego państwa, a nie tylko dla określonej grupy ludzi. Ono dotyczy pani? Tak, tak. Nie. Ja czuję, że mnie dotyczy, bo ostatnio dostałam taki komunikat, zmień hasła, bo coś tam i go zignorowałam oczywiście, więc... No, ale no właśnie, nie ignorujmy i też miejmy świadomość, że państwo po to się opiekuje nami, żeby dokonywać pewnej korekty tego, co... No...
udało nam się wypracować o obywatelach też, że lubią, kochają, czasami nawet są tak przedobrzeni cyfryzacją. No bo te aplikacje, telefony wszędzie są. To więc niech technologia nam pomaga, ale niech będzie rozsądkiem. Ja na przykład bardzo zapraszam Państwa, nie zmuszam, zapraszam do zakładania aplikacji mObywatel i zastrzegania numeru PESEL. Oczywiście numer PESEL można też zastrzec w urzędzie gminy, można pójść sobie. Ale proszę Państwa, w mObywatel to jest bardzo proste. Znaczy tam wystarczy kliknąć. To trwa sekundę, prawda? Tak, to trwa sekundę. Ale powiedzmy, co nam to daje. Znaczy, żeby też ludzie wiedzieli, co nam daje zastrzeżenie naszego numeru PESEL. Jeżeli ktoś by nam wykradł nasz numer PESEL albo nasze dane i pójdzie do banku albo do jakiejś firmy, która jakiś kredyt chwilowy będzie nam chciała dać, to później przy zastrzeżeniu PESEL my nie musimy tego kredytu spłacać. Przy przestępstwach na wnuczka, czyli na przykład mamy dokonaniu takiej sytuacji, to nie odpowiada ten, który stracił pieniądze, tylko ten bank, który później wypłacił te pieniądze. To jest naprawdę olbrzymia zmiana jakościowa. Już blisko 4 miliony obywatelek i obywateli zastrzegło to konto, no ale nas jest trochę więcej. No tak. Ten PESEL przydałoby się, żeby jakby połowa społeczeństwa miała zastrzeżony, no to byśmy byli w innym też miejscu. To znaczy, są już możliwości. Fajnie, że wam PiS tego mObywatela zostawił, co? Ja zawsze, jak przychodziłem do urzędu, to mówiłem, że mamy do czynienia ze sztafetą pokoleniową. Sztafetą pokoleniową w cyfryzacji. To znaczy, jedni coś robią, drudzy coś wykorzystują, naprawiają i przerabiają. I jeżeli chodzi o cyfryzację, sporo było zrobione. Było dużo też niedociągnięć, bo dzisiaj z perspektywy czasu też widzę masę programów, ustaw niedociągniętych. Na przykład Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. 5 lat zaniedbany. 5 lat. No właśnie, bo to cyberbezpieczeństwo, ja pamiętam, że chyba dwukrotnie Prawo i Sprawiedliwość powoływało jakieś wojska obrony cyberprzestrzeni, tam właśnie Wydział Cyberbezpieczeństwa, a miałam wrażenie, że to nie działa. Nie, to też uczciwa trzeba, musi być tutaj odpowiedź, to znaczy Wojska Cyberprzestrzeni w Polsce, czyli ta odpowiedzialność za ten komponent w wojsku, ale też składający się na takie CSIRT-y, czyli Zespoły Zarządzania Incydentami komputerowymi poziomu krajowego. Jest trzy. W ABW, w wojsku i przy NASK-u. One działają. Mamy dobre siły cyberbezpieczeństwa w wojsku. Jeżeli powiem, że jest piątka najlepszych na świecie, to nie minę się sprawną. Czyli mamy dobre siły cyberbezpieczeństwa. No te ataki z jakichś powodów nie dochodzą do skutku. To też, żebyśmy uczciwie powiedzieli. Ale Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, czyli ustawa, która powinna być lata temu wdrożona, to jest trochę jeszcze dalej pójść. To jest takie rozłożenie tego systemu na przykład na samorządy. One dzisiaj są miękkim podbrzuszem. Doprowadzenie do tego, że nie tylko w instytucjach państwa, tych rządowych, ta świadomość jest, ale jest świadomość też niżej. Żeby ludzie mieli świadomość, no bo wodą, ja nie, jako minister, koledzy moi ministrowie, nie opiekujemy się dostępem do wody czy kanalizacji w gminie konkretnej. No korzystamy też z tego jako obywatele. No tak, ale... No ale to gmina ma w swoich zasobach jednostkę, która tą wodę dostarcza. Jeżeli ona tam nie zadbała o cyberbezpieczeństwo, o systemy, audyty, infrastrukturę, to tak jak ktoś tam wejdzie, zinfiltruje, doprowadzi do ataku, incydentu, no to ta woda nie będzie w tej gminie. No dobrze, czyli mamy globalnie to cyberbezpieczeństwo na porządnym poziomie, tylko trzeba jeszcze zejść z nim niżej, tak? Tak, tak. Trzeba doprowadzić do tego, że obywatele będą mieli większe kompetencje cyfrowe. Niestety w Polsce kompetencje cyfrowe wśród 44% Polaków, czyli blisko połowa społeczeństwa, są na podstawowym poziomie, czyli na przykład telefony nie są zabezpieczone, czyli na przykład nie mamy tej świadomości, żeby nie dawać urządzenia komuś. To jest pierwsza rzecz, czyli kompetencja higiena, czyli wyobrażenie sobie, jakie mogą nas spotkać problemy, czyli to, o czym dzisiaj rozmawiamy. No i zabezpieczenie infrastruktury, czyli na przykład samorządy, o których wspomniałem. Panie premierze, pan ostatnio powiedział, że... Nie, jeszcze jedno pytanie o prawo telekomunikacyjne. Potwornie obszerna ustawa. Ona była, największa w tej kadencji. Tak, ona była w poprzedniej kadencji już przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Wyrzuciliście ją do kosza, bo tam było bardzo wiele błędów i poprawek pisanych na kolanie, ale macie znowu, ona jest gigantyczna. Tak. Ile tam jest? 400 artykułów? No, nie więcej, bo jeszcze są przepisy wprowadzające prawo komunikacji elektronicznej. To są de facto... I czego to będzie dotyczyło? Prawo komunikacji elektronicznej dotyczy implementacji wdrożenia europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. To po pierwsze. Po drugie, reguluje cały rynek. Na przykład wprowadza nam jedną ładowarkę. Czyli tak, będziemy mogli się zładować. Wszyscy, którzy mają po 3-4 urządzenia różnych firm, wiedzą, że czasami szlak ich trafia. Ale są regulacje dla rynków, regulacje dla telekomów wielkich, czyli firm, które obsługują naszą sieć komórkową, którą mamy. Pozwalają są na przykład na łatwiejsze obsługi rachunków. Ci, którzy korzystają z prepaidów, że im kaska, którą mają na koniec, nie będzie przepadała. Różne takie elementy
też wartościujące, które obywatelowi, komuś, kto korzysta z komórki czy z umowy, będzie pomagało. Mamy wykreślone przepisy bardzo ważne, to znaczy nie ma retencji danych, to znaczy, że nie ma inwigilacji obywatela. Ta retencja danych była bardzo dużym problemem w poprzedniej ustawie, prawda? Wykreślona, chociaż też w przyszłości trzeba się zastanowić, jak doprowadzić do tego, żeby służby miały dostępy, no bo w przypadku tego, co dzisiaj widzę, na przykład przy tych akcjach gieru, wiem, że to jest potrzebne i różnego rodzaju elementy warto rozmawiać. Jestem w dialogu, w kontakcie z panem ministrem Siemoniakiem, o tym już rozmawialiśmy dwa razy i nie ma też Lex Pilot. Nie ma najważniejszej zmiany, to znaczy żadna władza nie będzie nam ustawiała pilota, że na przykład... Co mam mieć na jedyneczce, a co mam mieć na dwójeczce? Z czego w ogóle może pani tam nie mieć? To ustawianie nam pilota było najmądrzejszym pomysłem PiS-u na to, żeby zabrać się za to, żeby Polakom regulować mózgi. I wykreśliśmy to wszystko. No, ja oczywiście mówię z dystansem do tego, że to najmądrzejszy pomysł, bo to było po prostu śmieszne i straszne jednocześnie. Panie premierze, pan ostatnio powiedział, że może pan oddać swoje stanowisko Zandbergowi, jak on chce być w rządzie i mówić rządowi, co ma robić. I trochę to tak zabrzmiało, jak zdanie, które ja usłyszałam od bardzo wielu pana kolegów z rządu, którzy mówią z dużą złością do Adriana Zandberga, no dobra, jak jesteś taki mądry, to chodź i weź odpowiedzialność, chłopie. Myślę, że na mnie spoczywała ta odpowiedzialność, żeby to powiedzieć, bo koledzy od kilku tygodni sygnalizowali mi, że to jest problemem, że pojawia się dwugłos, de facto rządowy czy sejmowy, że pojawia się koncepcja, że to źle, że lewica weszła do rządu. Ja nie uważam, że źle, bo w 2023 roku przed wyborami wyborcy... Ale źle dla lewicy? To jest takie przekonanie wśród Razem, bo takie wydali oświadczenie. A ja w 2023 roku w kampanii, a później po wyborach miałem poczucie, że my wchodzimy do rządu dlatego, że idziemy realizować nasz program, ale dlatego, żeby bronić też demokracji. Dostawiliśmy mandaty za to. I pomyślałem, że jeżeli nie ja, to kto to powie? Jestem wicepremierem. Jeżeli jest wicepremier, czyli de facto najważniejsza osoba w partii, która ma funkcję społeczną, jeszcze mamy wicemarszałka, ale to już nie jest takie pole rządowe, to powinien też to powiedzieć. I w obecności marszałka Czerzastego spotkaliśmy się i powiedziałem, no to wchodź do rządu, zabieraj to stanowisko. Przecież ja widzę pola do siebie, do pracy parlamentarnej, a ty nie będziesz krytykował. No ale nie spotkało się to z... Nie wejdzie? Nie sądzę. Myślę, że z tym nie spotkało się to z zachwytem, ale ja uważam, propaństwowo patrząc, że dla Polski są dwie ważne rzeczy. Żeby utrzymać w Polsce demokrację i zniszczyć na zawsze zakusy autokratyczne jakiejkolwiek partii, a po drugie partie powinny realizować swój program. A wy nie macie zakusów autokratycznych? No gdzie? Pani redaktor, tak uczciwie, gdyby patrzyła pani na ostatnie tygodnie czy miesiące, czy jest jakaś ustawa albo coś takiego, co pokazywałoby, że przyszła koalicja 15 października i tutaj niszczy państwo, ja nie czuję tego. No tak, a na niektóre decyzje pana ministra Bodnara, jak na przykład znaczy prokuratury, nie ministra Bodnara oczywiście, jak stawianie zarzutu przeciwnikom politycznym o zorganizowaną grupę przestępczą, to nie są zakusy autora? Ale czy jej nie było? Jeżeli w jednym z resortów, tutaj powiedziała pani o konkretnym Ministerstwie Sprawiedliwości, wiemy, że były rozmowy, też instytucjonalnie planowano na przykład rozdawanie kasy swoim, ustawiano różnego rodzaju polityczne śledztwa, realizowano zadania, które miały zniszczyć niezależność prokuratury, wpływać na sądy. Myślano systemowo, jak rozbić układ demokratycznego państwa i wprowadzić, powiedzmy, taką mackę polityczną w prokuraturze. No to jak to jest prawda. To jak to inaczej nazwać? Znaczy, mamy do czynienia z wieloma grupami, które działały obok tej władzy. Ja przypominam też, że pod koniec kadencji 2019 roku wykryta została w Ministerstwie Sprawiedliwości grupa hejterska. To też się wydarzyło. My trochę zapominamy, bo 8 lat minęło, ale spraw, które się pojawiały... Była również mafia VAT-owska w Ministerstwie Finansów. Jako system niszczenia państwa była naprawdę masa, więc ja nie mam poczucia, że dzisiaj coś dzieje się w ramach niszczenia podstaw fundamentów państwa, tylko wręcz przeciwnie, że koalicja 15 października, w tym lewica, odtwarza to państwo, to demokratyczne państwo, ale też w sprawach społecznych robi bardzo dużo. Chcę powiedzieć to. Ja chcę. No te podwyżki, panie redaktor, 30%. No naprawdę, dla nauczycieli zrobiliśmy podwyżki 30%. Już nikt o tym nie pamięta, bo się pytałem, co zrobiliście dla nauczycieli. No były te podwyżki 30% pierwsze dwa tygodnie. Te 600 ponad miliardów z Unii Europejskiej, PiS 800 dni nie złożył wniosku. Zrobiliśmy to, zrobiliśmy. Aktywny robić. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk 1500 zł. Zrobione? Zrobione. Dowiezione sprawy 1000 zł dla pieczy zastępczej, dla pracowników. A związki partnerskie się ślimaczą. I chciałem o tym powiedzieć na koniec. A związki partnerskie nie są łatwe, dlatego że w koalicji
Wewnątrz naszego projektu 15 października są głosy, które się na to nie zgadzają. Ale krok po kroku wierzę, że projektem rządowym to zrobimy, bo minęło, pani rektor, uczciwie. 6 miesięcy od kiedy rządzimy. No dobra, minęło 6 miesięcy, ale, ale 16, ministra Kotula 26. od stycznia mówi, w tym miesiącu będą do końca. Do końca lutego, do końca marca. I teraz mamy koniec czerwca i dzisiaj się spotyka jeszcze z Hołownią, jeszcze jakieś rozmowy prowadzi z Kosiniakiem Kamyszem, który mówi nie. Ale ustawa jest, bo pyta pani mnie, czy jest ustawa, czy jest projekt. No, my wszystko mamy, tylko to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, mam ustawę, zgłaszam ją i co niech się dzieje tam, wola nieba, bo może się to uda, może nie. Chodzi o to, żeby metodą kompromisów, kroczków, no tak jest z tej koalicji, bo jesteśmy różni, to doprowadzić do jakiegoś finału. Rozmawiałem z panem ministrem, premierem Kosiniakiem-Kamyszem, rozmawiał Włodzimierz Czarzasty, rozmawialiśmy o polach kompromisu, prosiliśmy, rozmawiamy, przesuwamy się. Już jest lepiej, dużo, dużo lepiej niż miesiąc, dwa miesiące temu, ale wiem, że to wymaga też, wie pani, na przykład Kosiniak-Kamysz ma też w klubie ludzi, którzy mówią wprost. Ja nie zagłosuję. On też musi mieć przestrzeni, żeby porozmawiać, żeby ludzi przekonać. No polityka to jest gra dobrego kompromisu. No tak to wygląda. No dobrze, ale panie premierze, serio, jak ja słyszę tyle razy odmienione przez przypadki słowo kompromis, to ja mam wizję zgniłego kompromisu aborcyjnego, w którym żyliśmy 30 lat. I boję się, że znowu będziemy żyli w kompromisie tych związków, bo tak, PSL nie chce, żeby to była uroczystość. Ja chciałbym. Żeby to całkowicie była, się zgadzam, że powinna być uroczystość. Żeby to była uroczystość przypominająca ślub. Tak naprawdę chcą, żeby dwoje kochających się ludzi, często żyjących w realiach polskich ze sobą przez 10, 15, 20 lat, poszło do okienka, gdzie z jednej strony ktoś sobie wyrabia dowód osobisty, z drugiej ktoś kartę rowerową, a oni będą mogli sobie zarejestrować związek. Ale dlaczego pani pyta Krzyśka Gawkowskiego? O to nie pani powie, bo ciekaw jestem, jaka jest... No, rozmawiał pan o tym z Kosiniakiem Kamyszem. No tak. Czy pan się go zapytał, Władek, na Boga, co ci przeszkadza, że ludzie są szczęśliwi? Nie, jemu nie przeszkadza. Problem polega na tym, że on ma też w klubie swoich 30 osób, które musi przekonać, bo chodzi na samym końcu w parlamencie, żeby zdobyć 231 głosów, które za tym wszystkim zagłosują. I musimy uzbierać większość, która za tym zagłosuje. A jak nie zrobimy tego w kompromisie, to nie będzie tej ustawy. Więc czy mamy zacząć w ogóle, żeby ta ustawa była? W Polsce od 30 lat, a tak naprawdę no, trochę krócej, od 20 mówi się o związkach partnerskich, że ustawa będzie. W 2011 roku nawet była obiecana, że będzie w ciągu tygodni. Tak. No nie ma jej. No to jak Kotula ją dowiezie i ona będzie i okaże się, że mamy ustawę, która perspektywicznie otwiera też pola do rozmów dalej o przyszłości, to przynajmniej ustawa będzie. Od czegoś trzeba zacząć. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby szukać kompromisu, a nie się pokłócić. No co nam da, co, że się pokłócimy z tym PSL-em? No i co to nam da? Znaczy, ja będę... Będziecie pokłóceni, no a ustawa będzie? No nie będzie. No prawda? Dobrze, nie będzie. No, a powinna być. Mamy również, wyszła z komisji już ustawa aborcyjna, ale ten wasz projekt dotyczący depenalizacji, czyli... No to super, to dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, bo 4 lata walczyliśmy. Przypominam, że 4 miesiące temu nie było o tym mowy. 4 miesiące temu ta koalicja nasza też była w sporze. Mówiono, że tego nie doprowadzimy. No i jednak udało się. Udało się. Znaczy to jest mega, to doceńmy. To, że mówimy dzisiaj, że uda się ta depenalizacja, to jest lata walki o to. Na ulicach kobiet. Tysięcy kobiet, które przychodziły pod Sejm. W małych miasteczkach wychodziły na ulicę. Czarnych protestów. I na końcu tego procesu okazuje się, że 15 października wybrano taką koalicję, która pójdzie z tym pierwszym krokiem. No dla mnie to jest ten sukces. A propos związków partnerskich. Jeżeli tu się udało, to wierzę, że tam też się uda. Może poczekamy, może jeszcze 2 razy się z panią spotkam, trochę, że trochę dostanę po głowie, ale na koniec pani powie, dobra, dowiezione. Panie premierze, to ja mam jeszcze jedno pytanie o CPK. Wy jako Lewica, żeście bardzo szybko w ciągu ostatniego pół roku zaczęli mówić tak dla CPK, ale też to zdanie u was dojrzewało. Co się stało, że jako rząd zmieniliście zdanie w sprawie lotniska w Baranowie? Przyszła analiza, o której premier nam mówił już kilkakrotnie, a we wtorek na Radzie Ministrów dokładnie przedstawił informację o tym, co z niej wynikało. Jakie to pieniądze, jaka może być modernizacja, ile i co trzeba zrobić, żeby naprawić projekt, który PiS zepsuł, jak doprowadzić do też tej koncentracji kolei z lotniskiem, bo to jest ważne. No i oczywiście przede wszystkim, czy będą pieniądze budżetowe, jeżeli je będziemy zbierali przez lata, na to, żeby ten projekt dokończyć. I będzie 130 miliardów? Będą pieniądze, one nie będą od razu. To nie jest 130 miliardów, to chyba 138 miliardów, które będzie od razu, tylko to są pieniądze, które będą na lata rozłożone, bo to ma być projekt trójskoku cywilizacyjnego, czyli na długie lata rozłożony. A dlaczego nie chcecie do Lublina i do Rzeszowa tego pociągu?
Panie redaktor, dlatego że nie mamy 500 000 000 zł. To znaczy, chcemy szybkich kolei, chcemy szybkich połączeń, one też będą 100 minut. To jest ten timing, tak, który ma być rozłożony i też pozwoli, żebyśmy i z Lublina, i z Podkarpacia dojeżdżali do Warszawy i mogli się w tych miejscach hubowych przesiadać. 100 minut to ja jadę od siebie z domu do pracy w ciągu roku szkolnego. No bo pani musi... Daleko mieszkać. Ja dzisiaj jak w nocy jechałem do pracy, no to nawet bez korków. Dziękuję panie premierze bardzo serdecznie. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki.